Siemaneczko, Ziska, tutaj Kotwicz, witam was w odcineczku z FIFA 18. Będziemy grać sobie reprezentacją Kolumbii. A dlaczego tak, a nie inaczej? A dlatego, że gram sobie na forum eafifa.net.pl różne turnieje. I akurat był turniej Copa America, do którego się zapisałem. I właśnie udało się zapisać taką oto drużyną, a nie inną, i będziemy próbować swoich sił. Tutaj jest faza grupowa, to jest drugi mecz. Pierwszy chciałem wam wrzucić na YouTube'a, ale był już nagrany, ale się okazało, że nagranie nie wiem czemu zwieszało się, więc dlatego go nie ma. Przegrałem tamten mecz 6-2, niestety, ale grałem z Brazylią. Zobaczymy, jak pójdzie ten meczyk. Przedstawię go wam w formie skrótów. Jeśli chcecie całe mecze z takich turniei, dajcie znać w komentarzu, a ja się do tego ustosunkuję w następnym odcinku. I oczywiście zapraszam was na forum, bo tam możecie grać właśnie w FIFA 18, w różne tego typu turnieje na PC i na PS4. Zwycięzca całego turnieju dostaje punkty rankingowe, za które nie wiem, czy tam chłopaki będą chcieli dać jakieś nagrody małe, czy nie. To już tam pytanie do nich. Zapraszam was. Ja na tym forum jestem od 2012 roku chyba. Chyba tak. Jeśli wam się podobał odcinek, jeśli chcecie więcej, dajcie znać w komentarzu, a nuż się uda wrócić do jakiejś normalnej oglądalności. Zapraszam was też na moje streamy, które są codziennie wieczorami od godziny powiedzmy 20-21 w różne gry, LOLa, FIFA, CS-a, więc zapraszam was, przychodźcie tu w tłumach i co, do następnego, na razie. Halo, halo, jeszcze zapomniałem, konkursik jest na forum eafifa.net.pl. O co? O 12k FIFA Points. Jak to zdobyć? Słuchajcie, wykupujecie sobie los, który kosztuje 20 zł i bierzecie później udział w losowaniu tych FIFA Pointsów na dowolną platformę. Każdy może maksymalnie sobie wykupić 5 losów, więc jeśli chcecie wziąć udział w tym konkursie, link do konkursu będziecie mieć w opisie. Do następnego!